O tym, że kętrzyńska loża mieni się kolorami, dobrze wiemy. Jednak na wyjątkowy wieczór świeciła także od środka. Jesienny wieczór. Jak Państwo zauważyli, loża dzisiaj jest niesamowicie odświętnie przygotowana. Wejście do loży, coś niesamowitego, coś cudownego, co potrafi zrobić światło i kawałek krzaka. Fotografowie z kętrzyńskiego stowarzyszenia PhotoMX to pasjonaci, którzy nie mówią sobie dość. Za temat przewodni najnowszej wystawy wybrali abstrakcję. Teraz wracamy zupełnie z czymś innym. To jest nasza druga wystawa w tym roku, którą robimy w Kętrzynie. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję widzieć naszą wystawę zrobioną w Kętrzyńskim Muzeum, wernisaż w czerwcu. Tam pokazaliśmy piękne dziewczyny na tle pięknych eksponatów. Dzisiaj postanowiliśmy pokazać coś bardziej niestandardowego, czyli nie jakieś krajobrazy, nie jakieś landszafty, nie modelki, nie różne tego typu konwencjonalne rzeczy, ale podejść do fotografii bardziej eksperymentalnie. Fotografia praktycznie od zarania dziejów, można powiedzieć, wiązała się z wszelkimi formami eksperymentowania, bo gdyby tych eksperymentów nie było, to tak na dobrą sprawę sztuka, która ma już w tej chwili, no można powiedzieć, pi razy oko prawie 200 lat, skończyłoby swoją egzystencję na samym początku. Abstrakcja głównie ma oddziaływać na widza siłą barw, kontrastów, formą czy dynamizmem. Co ciekawe, na nastrój zdjęcia duży wpływ ma oświetlenie, bo ten sam motyw, w zależności od pory dnia i pogody, może prezentować się zupełnie inaczej. Idąc tym tropem, PhotoMX zadbał o odpowiedni klimat wernisażu. Choć abstrakcja porusza niejedną dyskusję, nie warto tak od razu zamykać się na odbiór dzieła. A dzisiaj, jak Pani patrzy na te współczesne fotografie, co Pani o nich sądzi? To znaczy tak, mogą fascynować, mnie nie. Mnie nie, dlatego że ja kocham naturę. Nie lubię przetwarzania. Przetwarzane jest dla mnie sztuczne. A natura jest tak piękna, że dobrze byłoby ją po prostu utrwalić. A czy w naturze też znajdzie się abstrakcja? Tak, tak, całą masę. Moim takim ulubionym tematem w ostatnich latach są korzenie. I korzenie mają niesamowitą wymowę. Ostatnio byłam w puszczy naszej, Piskiej, i za drzewami wylazł jakiś, nie wiem, pokrak, dosłownie. I dosłownie czekało się na to, że on skoczy za drzewa, dosłownie. Czyli fotografia może też nas pozytywnie zaskoczyć. Tak, oczywiście. Na wystawie swoje prace prezentują Alicja Woronowicz, Maria Pawluczuk, Bożena Groblewska, Anna Kajat, Jolanta Małkiewicz, Agnieszka Gawrońska, Justyna Drost, Wojciech Caruk, Kuba Samojluk, Mirosław Kleczkowski, Paweł Orszewski, Marcin Jakowicz oraz jedna z młodszych uczestniczek, Amelia Kuba. W gronie czuję się świetnie, w sumie my PhotoMX-em jesteśmy taką jedną wielką, dużą rodziną i nie, jakoś nie odczuwam tego, że jestem najmłodsza. Każdy traktuje mnie na równi i nie czuć tego. A jak czujesz się, jeśli chodzi o twoje doświadczenie z fotografią, bo są i trochę bardziej doświadczeni niż ty? Myślę, że każdy się wspiera i nie jest tak lepszy, gorszy. No, fakt, jak patrzę na tę wystawę, to jestem po prostu w szoku. Gratuluję ogólnie wszystkim wystawy, przepiękne zdjęcia i no, myślę, że to jest wielka dla mnie inspiracja, żebym też chodziła jakoś wyżej i coś w tym stylu, coś w tym kierunku robiła. A co lubisz najbardziej w fotografii? To, że mogę pokazać coś, czego inni nie widzą. Zdjęcia można oglądać w galerii Loża do połowy listopada.